Niech was ten szyld nie zwiedzie. W tym barze niczego już nie zjemy. W dawnej knajpce już się nie smaży, ani nie gotuje. Wraz z zaparkowaną pod tym samym płotem naczepą samochodu ciężarowego. Dawne bistro jest dziś, chociaż w to trudno uwierzyć, laboratorium genetycznym. I to takim laboratorium genetycznym, w którym badane są tak zwane wymazy. To tu wydaje się werdykt. Ten człowiek jest zakażony koronawirusem, a tamten nie. Od takich werdyktów zależy dalsze leczenie, a czasem zwłoka w wykonaniu zabiegów. Od takich werdyktów zależy zdrowie ludzkie i ludzkie życie. Skutki pomyłki mogą być dramatyczne. Naczepa i dawny zajazd węgierski stoją pod płotem szpitala specjalistycznego w Nowym Sączu. Badają nie tylko pacjentów tej lecznicy. Byliśmy świadkami, jak podjechała tu karetka z innego miasta. Wyszedł z niej ratownik i swoją przesyłkę pozostawił w oknie zajazdu węgierskiego. Co przekazał? Przypuszczalnie próbki do przebadania, bo chyba nie pierogi, której to potrawy Węgrzy przecież nie znają. Po raz pierwszy naczepa tira pojawiła się na publikowanej przez Ministerstwo Zdrowia liście laboratoriów COVID-19 w listopadzie 2020 roku. Sama nowoczesność, co widać na tabliczkach umieszczonych na tym wozie, drzymały. Rzućmy więc na nią okiem. W tym celu podchodzimy z kamerą do płotu. Po drodze mijamy drzwi do zajazdu węgierskiego, opisane w mało gastronomiczny sposób. I tajemnicze okno. Czyżby okno życia? Aby się dostać do naczepy, trzeba wejść po schodach z ekologicznie drewnianą balustradą. A za drzwiami strefa zagrożenia skażeniem wirusologicznym, gdyż tam się bada próbki na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Uwieczniliśmy osoby wchodzące tam i wychodzące stamtąd bez żadnych zabezpieczeń. Nie tylko bez skafandrów ochronnych i gogli, lecz nawet bez zwykłych maseczek i rękawiczek jednorazowych. Czy jest to zachowanie właściwe w miejscu, gdzie trwa praca nad materiałem wysoce zakaźnym? Chcieliśmy o to zapytać szefową firmy, do której laboratorium to należy. Mimo że początkowo sama zabiegała o spotkanie, gdy zaczęliśmy pytać o wygląd tego miejsca, o dziwne węże wpuszczone w ziemię w bezpośrednim sąsiedztwie szpitalnych magazynów wody pitnej i o inne rzeczy, pani prezes nagle się rozchorowała. Była to bardzo ciekawa choroba, gdyż ograniczała się wyłącznie do kontaktu z nami. Gdy dzwoniliśmy, pani prezes nie mogła z nami rozmawiać, nawet przez telefon. Poinformowano nas, że ma pilne spotkania i gdy tylko jedno się skończy, to zaraz zaczyna się następne. Trudno się oprzeć wrażeniu, że to wirusowe bistro swe czasy świetności dawno ma za sobą. Pogięta blacha, niekompletne rynny. Te kafelki to chyba pozostałości remontu, mającego przygotować zajazd węgierski do nowych zadań. Chcieliśmy o to spytać osoby znajdujące się wewnątrz, ale przed nami uciekały. Chcieliśmy również zapytać o to, czy dobrą praktyką jest wpuszczanie do wnętrza takiego miejsca much przez uchylone okna. Dowiedzieliśmy się tylko, że żaden wirus przez nie nie wyleci. Otwory wentylacyjne być może są zaślepione. Po briefingu prasowym zorganizowanym z okazji uruchomienia tego miejsca, lokalna prasa donosiła, że jest to jedno z najnowocześniejszych laboratoriów genetycznych w Europie. Być może dziennikarze sami to wymyślili, ale być może ktoś im tak powiedział. Natomiast faktem jest, że na briefingu tym obecny był wicewojewoda Małopolski, a jego słowa cytował później oficjalny serwis prasowy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dowiedzieliśmy się więc, że, i tutaj cytat dosłowny, potencjał tego laboratorium mobilnego jest imponujący. Będzie w nim możliwe wykonanie nawet 1000 badań na dobę. Z pewnością nie przeszkadza w tym poklejona taśmą klejącą instalacja odgromowa, czy prowizoryczna, w przeciwieństwie do całej reszty, popielniczka, zrobiona ze słoika. Miejmy nadzieję, że nie służył on do przechowywania wymazów.
dopóki nie było szczepionek, najważniejszy oręż w walce z koronawirusem stanowiły testy genetyczne PCR i sieć laboratoriów wyznaczonych do ich badania. Od tego, czy wymaz pobrano prawidłowo, a przede wszystkim, czy badanie próbki wykonano w laboratorium bezbłędnie, na właściwie obsługiwanej aparaturze diagnostycznej, w warunkach sterylnych, by poprzez zabrudzenie materiału genetycznego nie zafałszować wyniku, zależało życie tysięcy ludzi i bezpieczeństwo nas wszystkich. I dalej tak jest, jako że zaszczepiła się tylko nieco więcej niż połowa mieszkańców naszego kraju. Wydaje mi się, że cała sytuacja z COVID-em, który się wydarzył w mojej rodzinie, zaczął się właśnie w szkole. Dlatego, że pracując w sekretariacie, tak jak mówię, miałam kontakt z różnymi osobami, ale śmiem podejrzewać, że zaraziłam się właśnie od nauczycieli, bo po kolei byliśmy wysyłani na kwarantannę. Jak już dostałam temperatury i zaczęłam odczuwać duże dolegliwości w mięśniach. Typowo, znaczy objawy dawały wrażenie, że jest to zwykła grypa, tak? No i później zadzwoniłam na drugi dzień, jak już nie byłam w stanie funkcjonować, do lekarza pierwszego kontaktu rodzinnego i lekarz mi powiedział, że ja mu powiedziałam, jakie mam objawy i panie doktorze, ja miałam kontakt z osobami zarażonymi i skierował mnie na test. Znaczy, jeżeli chodzi o diagnostykę, sprawa wygląda w ten sposób. Pierwsze, co jest istotne, to są objawy. Jeżeli pacjent ma objawy ciężkiego wirusowego zapalenia płuc, no to w tym momencie zaczynamy diagnostykę immunologiczną. Zaczyna się od prostego testu antygenowego, który, jeżeli wychodzi dodatni, to dzisiaj właściwie wystarczy do rozpoznania choroby. Jeżeli wychodzi ujemny, robimy badanie PCR. No i teraz jest tak, albo wychodzi dodatni, albo wychodzi ujemny. Jeżeli wychodzi ujemny, to robimy go jeszcze raz za jakiś czas, jeszcze raz za jakiś czas. Bodajże 3 albo 4 godziny dopiero po zabraniu do szpitala w piątek dowiedziałam się o tym, że tata jest osobą pozytywną i że to właśnie wyszło z krwi. Ja mówię, wie pani co, nie może być to osobą pozytywną, dlatego że obydwa testy kilka dni wcześniej wychodziły negatywnie i lekarze go nie leczyli w formie COVID-u, tylko na zwykłe zapalenie płuc. Choroba wirusowa dotyka poszczególnych osób. Przebiega u jednych łagodnie, u innych ciężko, a dla innych jest śmiertelna. Jak powstrzymać epidemię? Jak skutecznie chronić ludzi przed skutkami zakażenia koronawirusem? O SARS-CoV-2 wiemy coraz więcej, między innymi dzięki temu miejscu. To tu prowadzono badania nad koronawirusami, zanim pandemia rozlała się po świecie. No, koronawirusy to jest tak naprawdę duża grupa wirusów, które są z nami od zawsze. One są z nami od zawsze, natomiast te ludzkie koronawirusy są z nami, które znamy w tym momencie, są z nami dopiero od jakiegoś czasu. U ludzi mamy gatunki no, takie już endemiczne, które są z nami od te najstarsze, od około 1000 lat, które powodują przeziębienia, powodują no, takie klasyczne objawy grypopodobne, które trwają parę dni, głównie wiążą się właśnie z katarem, z jakimś lekkim złym poczuciem, ale najczęściej same ustępują. No, oprócz tego są jeszcze te gatunki, które są właśnie gdzieś pomiędzy, czyli nie te stare ewolucyjnie gatunki, które już się do nas przyzwyczaiły, a my do nich, tylko te gatunki, które przekraczają tą barierę od zwierząt do ludzi, czyli przychodzą do nas z tego świata zwierząt. I takie znamy już 3 niestety. Niestety ten trzeci został z nami na dłużej. Pierwsze 2 to wirus SARS-CoV-1, który przyszedł do nas 20 lat temu. W 2002 roku. Został z nami na szczęście tylko jeden sezon. Na szczęście te parametry, które on miał, jego transmisyjność, ale też fakt, że powodował objawową chorobę u większości osób, spowodowały, że udało się wyłapać te osoby i udało się wygasić tą epidemię, także nigdy do nas nie wróciła. A w 2012 roku pojawił się wirus MERS. To jest kolejny wirus, który przyszedł do nas z kolei od wielbłądów.
i on nie zniknął, on cały czas jest z nami, natomiast tutaj znowu mieliśmy szczęście, dlatego że ten wirus dosyć słabo przenosi się między ludźmi. Ten wirus cały czas z nami jest, co roku umierają ludzie z powodu zakażenia MERS, ponieważ tam śmiertelność jest znacznie większa niż to, co znamy przy SARS-1, SARS-2, tam jest śmiertelność powyżej 35%. No i to znowu, jak mówiłem, mieliśmy szczęście, bo wirus słabo przenosi się między ludźmi, nie spowodował pandemii, no i za trzecim razem niestety już takiego szczęścia nie mieliśmy. Pojawił się wirus SARS-CoV-2, który no, jest na tyle łagodny, że jesteśmy w stanie przeoczyć część przypadków, jesteśmy w stanie przeoczyć osoby, które są zakażone, ale na przykład nie są chore, w związku z czym transmitują wirusa, ale objawów żadnych nie mają. No i ten wirus niestety spowodował pandemię, a że charakteryzuje się u części zakażonych jednak bardzo ciężkim przebiegiem i również dosyć wysoką śmiertelnością, no to ta pandemia sparaliżowała nasz świat. No, doskonale pamiętam, bo tu wszyscy to będziemy jeszcze długo pamiętać w Instytucie. To był tak naprawdę ostatnie dni stycznia i pierwsze dni lutego. Wtedy też pojawiła się kwestia ewakuacji naszych rodaków z Wuhan do Polski. Oni trafili do Polski, to była grupa około 30 osób, o ile pamiętam. I te osoby były we Wrocławiu w jednym ze szpitali wojskowych. My dostawaliśmy próbki, badaliśmy, sprawdzaliśmy, czy ktoś z nich nie jest zakażony. Więc już na tym samym początku, zanim wirus trafił do Europy, bo trafił przez Włochy, jak już wiemy obecnie, już wtedy prowadziliśmy badania, mieliśmy metodologię uruchomioną, byliśmy przygotowani. Pamiętam, że przez jakiś czas jeszcze dziennikarze się dopytywali, czy my przypadkiem nie ukrywamy jakiegoś wariantu, że wirusa już mamy. Nie ukrywaliśmy niczego. Pierwszy przypadek to był właśnie zidentyfikowany 4 marca. Zresztą od osoby, która potem upubliczniła swoje dane jako pierwszy pacjent w Polsce. Natomiast, no i potem bardzo szybko, już w tym początkowym okresie marca, kolejne zachorowania się pojawiły. To dotarło do nas ze strony Niemiec, południa. Pojawiły się rozproszone ogniska, które staraliśmy się wygłuszać. I to poszło nam bardzo dobrze jako krajowi, bo wprowadzone lockdowny pokazały historycznie, że nie mieliśmy praktycznie pierwszej fali koronawirusa w Polsce. Nie, no był to bardzo trudny okres dla wszystkich osób, również farmaceutów. To bardzo trudny okres dla wszystkich. Państwo w wielu miejscach wtedy musieliście szukać tych produktów. No tak, no były bardzo słabo dostępne i nie były praktycznie w ogóle, albo były w bardzo wysokich cenach. Czy pamięta Pani, były przecież również przekazywane przez różnych specjalistów, między innymi naukowców pracowników uniwersytetów, takie porady, w jaki sposób we własnym zakresie przygotować sobie płyn do dezynfekcji? No tak, oczywiście pacjenci też sami starali się poradzić sobie w tej sytuacji i też robili sami te płyny do dezynfekcji. Częściowo też rozlewano w aptekach z takich większych baniaków. Wiem, że w wielu aptekach się rozlewało do mniejszych opakowań i w ten sposób były sprzedawane te płyny. Pan Grzegorz, który pracował w naszym szpitalu jako szef centralnej sterylizatorni, młody człowiek wysportowany, który się rozchorował, szpital zniszczył mu płuca w krótkim czasie. Trafił na ECMO do Krakowa, a stamtąd do Śląskiego Centrum Chorób Serca do Zabrza, gdzie przeszczepiono mu płuca. Nie pracuje już z nami oczywiście, bo musi żyć trochę inaczej, ale uratował życie, udało się uratować jego życie, no, z czego się bardzo cieszymy, ale to był chyba najbardziej spektakularny przypadek i rzeczywiście wszyscy to przeżyliśmy, bo to nasz kolega, młody człowiek, na oko okaz zdrowia, a otarł się o śmierć. I znam też przypadek pracownika naszego, fizjoterapeuty, który pobierał wymazy tu przed szpitalem, a że miał małe dzieci, to nie wiem, miesiąc, dwa, nie wiem jak długo, po prostu widział się z nimi tylko na jakichś tam wideoczatach,
bo po prostu nie mieszkał w domu, żeby ich nie narażać. Umierali Państwo ludzie? Tak, umierali ludzie, dokładnie tak. To statystyki są nieubłagalne. Co czuje lekarz, którego powołaniem jest przecież uratowanie ludzkiego życia, gdy widzi, że nic się nie da zrobić? No to no, olbrzymią bezradność i no, jako porażkę tak naprawdę. To jest też taka nasza zawsze osobista porażka, bo my też jako ludzie odbieramy, no, też chcemy mieć sukcesy, a naszym sukcesem jest wyleczony pacjent, a jak umiera, no to jest też porażka dla nas. Musimy pamiętać o tym, że ci najbliżsi nawet nie mieli możliwości zorganizowania pogrzebu swoim bliskim, nie mogli w tych pogrzebach uczestniczyć, ponieważ byli poddani izolacji, więc to były straszne sytuacje. Ja wszystkie je mam w swojej pamięci, bo te pierwsze ofiary śmiertelne, które były w mieście, to każdą z nich bardzo przeżywaliśmy. Więc to były takie dosyć dramatyczne chwile. Te pierwsze dni pandemii w marcu 2020 roku no były dla nas wszystkich szokujące i były dosyć sporym wyzwaniem. W pierwszym roku pandemii z powierzchni Polski zniknęło spore miasto. Ludzie umierali nie tylko na COVID-19, lecz również już po przejściu tej choroby na powikłania. Umierali także z powodu braku dostępności służby zdrowia, zamkniętych poradni i przepełnionych szpitali. Jak powstrzymać epidemię? Jak skutecznie chronić ludzi przed skutkami zakażenia koronawirusem? Stan epidemii na terenie całego kraju ogłoszono 20 marca 2020 roku. Szybko stało się jasne, że jedno laboratorium Państwowego Zakładu Higieny to za mało, by diagnozować kolejne tysiące ludzi mających objawy zakażenia koronawirusem. Powstała więc sieć laboratoriów badających wymazy. Ich dopuszczaniem zajmowała się specjalna komisja działająca przy Ministerstwie Zdrowia. Co miesiąc trafiały do niej kolejne wnioski o możliwość badania próbek na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Za każde takie badanie Narodowy Fundusz Zdrowia płacił 280 zł. Badanie wymazów stało się niezwykle dochodowym interesem. Dla przykładu, firma Vitomed, działająca w Zajeździe Węgierskim oraz Wozie Drzymały, w innym swoim laboratorium, tym razem na Śląsku w Gliwicach, tylko w ciągu jednego miesiąca wykonała ponad 65 tysięcy takich badań. To drugie laboratorium na skutek dziennikarskiej interwencji skontrolowała powiatowa stacja sanepidu. Stwierdzono m.in., że aranżacja tego obiektu stwarzała ryzyko krzyżowania się drogi brudnej z drogą czystą. To powodowało ryzyko skażenia odzieży osób wydostających się z laboratorium na zewnątrz. Ale dziennikarskie śledztwo doprowadziło do wykrycia jeszcze poważniejszych zaniedbań w zakresie postępowania ze skażonymi odpadami czy przestrzegania procedur zapobiegających zawleczeniu koronawirusa do pobliskiego szpitala lub na miasto. Dlaczego do tego dopuszczono? Wyjaśniamy. Ogromne kwoty, które można było zarobić, to wystarczający powód, by laboratoria covidowe objąć szczególnym nadzorem, by pogoń za zyskiem nie miała wpływu na bezpieczeństwo i na rzetelność wykonywanych badań. Gwarancją jakości i najwyższego profesjonalizmu był certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji. Podjęto jednak zaskakującą decyzję, wyłączając laboratoria badające koronawirusa spod kurateli PCA. Co ciekawe, na ministerialną listę wpisywano kolejne laboratoria po obejrzeniu nadesłanej dokumentacji. Nikt nie wizytował miejsc, gdzie miały być prowadzone badania nad materiałem wysoce zakaźnym. Nikt nie sprawdzał, czy to, co można było wyczytać z nadesłanych papierów, jest zgodne ze stanem faktycznym. Przed wizytą w gliwickim sanepidzie byliśmy w siedzibie śląskiego inspektora sanitarnego. Bezskutecznie usiłowaliśmy przekazać mu, co widzieliśmy kilkadziesiąt minut wcześniej w laboratorium COVID-19 firmy Vitomed w Gliwicach. Chcieliśmy podzielić się obserwacjami, które budziły nasz ogromny niepokój. Ale śląski inspektor sanitarny już wcześniej wykazywał zadziwiający upór przed tym, by podejmować jakiekolwiek działania mogące utrudnić temu laboratorium zarabianie pieniędzy. Podobną postawę prezentowało Ministerstwo Zdrowia czy Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych odpowiadająca za nadzór nad pracą diagnostów. To bardzo ciekawe,
Jako że firma Witomet należy do spółki Voxel, w 2016 roku Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało prezesa oraz wiceprezesa spółki Voxel pod zarzutem korupcji. CBA wydało następujący komunikat. 500 000 łapówki za kontrakt z NFZ. Jednym z zatrzymanych jest wysoki urzędnik Narodowego Funduszu Zdrowia. Prokurator przedstawił mu zarzut przyjęcia łapówki o wartości 515 tysięcy złotych. W zamian za te pieniądze załatwił uzyskanie kontraktu od NFZ dla jednej ze śląskich spółek medycznych. Zarzut wręczenia korzyści majątkowej przedstawiono przedstawicielowi prywatnej spółki medycznej oraz pośrednikowi w transakcji. Koniec cytatu z komunikatu CBA. Na ławie oskarżonych zasiedli ówczesny prezes spółki Voxel oraz jej wiceprezes. Prezesa sąd uniewinnił, wiceprezes został skazany. Wyrok nie jest prawomocny. Obaj panowie nie zasiadają dziś w organach kierowniczych spółki Voxel. W radzie nadzorczej znajdziemy dwie panie noszące ich nazwiska. Czy gigantyczne sumy wydawane na wykrywanie kolejnych zakażeń koronawirusem są kierowane do tych, którzy umieją to robić dobrze oraz bezpiecznie? O to chcieliśmy zapytać w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie. Nie udało się. Czy NFZ choć raz skontrolował Witomet? Zabiegaliśmy o wypowiedź przedstawiciela funduszu. Urzędnikom chcieliśmy postawić więcej pytań. Jak to się stało, że po uruchomieniu baraków w Gliwicach natychmiast przekierowano tam wymazy kierowane wcześniej do innych laboratoriów, mających już doświadczenie w zakresie wykrywania koronawirusa? Tymczasem Witomet takiego doświadczenia nie posiadał. Jak w ciasnym baraku są przechowywane skażone odpady, będące pozostałością po badaniu wymazów? I jak są utylizowane? Sam Witomet wydał oświadczenie, z którego wynika, że jego laboratorium stanowi światowy złoty standard w czasach obecnej pandemii. Czyli obiekt postawiony na trawniku w Gliwicach to jedno z najbardziej nowoczesnych rozwiązań na świecie. No cóż, ustawiony w Nowym Sączu wóz drzymały, także ma być jednym z najnowocześniejszych laboratoriów w Europie. Czy w tej sytuacji można się dziwić głębokiemu brakowi zaufania w to, co na temat pandemii mówią rządzący? Ja nie mam maseczki, panowie nie macie maseczki. Nie używam, nie jestem szczepiony, tak. Nie używa pan i nie jest pan szczepiony. Czy pan to podkreśla, to jak rozumiem systemowo, tak? Programowo. Proszę pana, trzecia dawka szczepionki nie jest w planie. Po pierwsze, był taki manewr, że jak się szczepimy jedną szczepionką, to szczepimy jedną szczepionką i ona będzie skuteczna. Ale w momencie, kiedy weszła druga szczepionka, dobrze, czyli jedną nie można, a jedną drugą. Johnson & Johnson, no sorry, że używam nazwy, ale tak wypada. Ja jestem zaszczepiony Johnsonem. Dobrze, jednodawkową. Tak? Tak. Dobrze. Czyli te wcześniejsze szczepionki, które były powiedziane, że dwie dawki wystarczą i będzie ok, tak? Tak? Pamiętam, tak mówiono. Dokładnie. A teraz idzie trzecia dawka szczepionki, że nieważne jaką szczepionkę się zaszczepiłeś, ale jak drugą się zaszczepić, to będzie pewniejsze. Dlatego, że mówi się, że spada nam ilość przeciwciał. Czego? Przeciwciał. Obszar komórek, kurwa, mózgowych. Czyli pana zdaniem to jest jakaś manipulacja, jak rozumiem. Oczywiście, tak. Okej. Okay. Jak nie możemy walczyć na magnety, to walczymy biologicznie, tak? No, myślałem. My jesteśmy przed Ministerstwem Zdrowia, które apeluje do wszystkich. Są Państwo. Darmowe szczepionki, są testy. Okej. Okay. Ja się nie zgadzam na darmowe szczepienia i przepraszam bardzo, jeśli to jest mój wybór, to ja się nie zgadzam na to. A wierzy pan w pandemię, czy nie? Nie. Mówię, albo bagnety, albo wolna biologiczna. No sorry, w tej chwili nie ma możliwości wywołania konfliktu zbrojnego, więc jakoś trzeba ten budżet wykorzystać, tak? Mi się wydaje, że to jest prowokacja, kurwa... Naprawdę. A maseczki, jak panowie uważacie? Mam w kieszeni, używam od nie, święta. Nie, od święta, wtedy kiedy wymaga tego przepis.
tylko i wyłącznie. No to pozostaje życzyć zdrowia. Wszyscy sobie powinniśmy życzyć zdrowia, niezależnie od wszystkiego. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Jak widzimy, w naszym społeczeństwie sporo jest osób, które mają, nazwijmy to delikatnie, wątpliwości. Tu poprosiłam o przebadanie moich rodziców i przede wszystkim moich dzieci, które mieszkają ze mną 24 na H. Z rodzicami widzę się powiedzmy 4-5 razy na dobę, ale nie jest to kontakt bezpośredni. Poszli na ten test, wyczekali się na ten test, bardzo długo na zimnie, gdzie tak naprawdę zostali przesunięci w kolejkę, pomimo to, że w całym systemie była podana godzina, nie zostali przyjęci o tej godzinie, stali wszyscy na mrozie, gdzie mój tata w tym momencie już miał pierwsze objawy. Czyli gdzieś go tam coś bolało, miał jakiś katar. Ja oczywiście nalegałam, pomimo tego, że wszystkie 4 testy wyszły negatywnie, czyli moje dzieci i moi rodzice wyszli negatywnie. Poprosiłam tatę, żeby z poniedziałku zgłosił się, bo to chyba bodajże była sobota i z poniedziałku go poprosiłam, żeby zadzwonił do lekarza rodzinnego i tam dostał pierwsze leki tylko i wyłącznie zdalnie, bo poszedł do przychodni, pani doktor stwierdziła, że nie będzie go badać. Mama dostała jakieś leki i powiedzieli, że mają się udać do domu. Zgłosiła się do mnie rodzina młodego mężczyzny, który mając ewidentne cechy zapalenia płuc został potraktowany w sposób rutynowy, czyli zostały mu udzielone 2 lub 3 teleporady. Następnego dnia po 2 lub 3 z tych teleporad jego stan był na tyle poważny, że musiał trafić na oddział intensywnej terapii. Niestety tego nie przeżył. Tak, jak teleporady nieraz rzutowały na jakość diagnozowania pacjentów, tak jakość pracy niektórych laboratoriów COVID-19 również miała ogromny wpływ na diagnostykę i wykrywanie koronawirusa. Profesor Gierczyński mówił, że początkowo w laboratorium genetycznym Państwowego Zakładu Higieny było możliwe badanie najwyżej 10 wymazów dziennie. Konieczne było wybudowanie nowego kompleksu laboratoryjnego. W szczytowym okresie zakażeń osiągnięto tam rekordowe 1100 wymazów zbadanych w ciągu doby. I to przy zaangażowaniu 10 osób. Dlatego zainteresował nas stojący na trawniku w Gliwicach blaszak Vitamedu. Deklarowana wydajność to było początkowo 1500 próbek dobowo. Więcej niż rekord PZH. A później blaszak włączył przysłowiowe turbo doładowanie i pozostawił duże laboratorium PZH daleko w tyle. Na przykład w jednym tylko miesiącu sierpniu 2020 roku wykonano tam 31 148 badań na obecność koronawirusa SARS-CoV-2, zaś w październiku 2020 roku było to 65 485 badań. To daje 2112 badań dobowo. I w tymże miesiącu coś się w blaszaku stało. Czyżby przegrzał się silnik? Vitamed wydał oświadczenie. Pragniemy poinformować, że w wyniku awarii i w celu zachowania najwyższych standardów jakościowych wykonywanych badań SARS-CoV-2 w naszym laboratorium, zmuszeni byliśmy podjąć decyzję o czasowym wstrzymaniu wykonania badań do momentu usunięcia awarii. Obecnie powróciliśmy do normalnego rytmu pracy i będziemy wydawać zaległe wyniki badań w kolejności ich wpływu. Zapewniamy, że pobrany od pacjentów materiał jest prawidłowo zabezpieczony i przechowywany. I po tym pozwolono na dalszą działalność blaszaka w Gliwicach, na uruchomienie wozu Drzymały oraz zajazdu węgierskiego w Nowym Sączu. Dzisiaj gliwicki blaszak wygląda inaczej niż w dokumentacji projektowej. Przebudowano go po interwencji dziennikarskiej i w następstwie przeprowadzonych tam kontroli. A propos kontroli, do dziś czekamy na możliwość zapoznania się z ustaleniami tej najważniejszej, przeprowadzonej na polecenie Ministerstwa Zdrowia. W styczniu 2021 roku ministerstwo poinformowało, że kontrola ta została zakończona, a 18 października 2021 roku, że postępowanie pokontrolne ciągle trwa i nie ma terminu wiążącego, kiedy powinno być zakończone.
Vitomet więc działa w najlepsze. Zaś pani Emilia musi żyć ze świadomością, że jej tata nigdy już nie przyniesie porannych bułeczek. Tak naprawdę bez taty jest mi bardzo ciężko. On był ostoją dla mnie i dla moich dzieciaków. Przynosił nam codziennie rano świeże bułki. Był zawsze z nami. Był bardzo zdrowym człowiekiem, zresztą wyniki ze szpitala w momencie przyjmowania go wykazywały na to, że był po prostu sobą zdrową. Proszę pani, czy to oznacza, że gdyby ten pierwszy test wyszedł pozytywny, to... Tata by był z nami, tak. Na pewno. Słyszeć informację, że osoba, bo ma 73 lata, bo nie ma dla niego respiratora i że ma umierać, nie wiem, czy dla osoby normalnie funkcjonującej jest to w ogóle... My mamy, proszę pani, jeszcze pani doktor coś takiego powiedziała, że my mamy widełki, my mamy nakazy, kogo wybierać, żeby żył, a kto ma nie żyć. Ja jak to usłyszałam od lekarza, dla mnie to było, mówi pani co, ale on też ma rodzinę, ma wnuki, my go potrzebujemy. I mi pani nie mówi, że życie osoby 30-paroletniej jest ważniejsze od mojego 73-letniego ojca. To jest to samo dla każdej rodziny. To jest ogromna tragedia. Pani doktor mi takie rzeczy przez telefon mówi. Pani doktor, proszę. I ja nie mam dla niego respiratora. Muszę panią poinformować, że nie jestem w stanie pani powiedzieć, ile pacjent jeszcze będzie żył. To była odpowiedź? Tak. Ale udało mi się, tak? Tata jeszcze od tego momentu, jak z nią rozmawiałam, po parunastu godzinach dostał respirator. To już pozostawię dla siebie, jak to zrobiłam, ale tata trafił pod respirator i leżał i żył jeszcze tydzień czasu pod respiratorem. I twierdzę do dnia dzisiejszego, że mógł z tego wyjść. Jeżeli by nam się udało przetransportować go do płucnego szpitala, do którego próbowaliśmy go przetransportować, to w Łodzi. Ale my dzisiaj z nami nie ma.